Questions, słuchajcie, do widzenia. I ósemeczka z Radomia do... się zachciało jechać do Nieporętu. Kij w dzieciństwie to było coś. To było coś najważniejszego. Dobra. Dzień dobry Państwu. Chcieliście question and answers. Questions. Pytania i odpowiedzi. No to Wam taki filmik zmajstrujemy. Nikt nam nie będzie przeszkadzał. Najbliższe SKMK 16:32. Co lubisz w swojej pracy najbardziej? To może... Halo, tu się nagrywa, co tu się jeździ tak? Kto za to pozwolił w ogóle? Właśnie kolega podjechał, proszę bardzo. Także dzisiaj sobie pociągów, a nie kabin, nie poglądacie? Chcieliście pytania i odpowiedzi, no to je dostaniecie. Tylko gdzieś muszę się przykitrać, bo zimno jak cholera wieje. Kuźwa, kto to wymyślił w taką pogodę filmy kręcić? Żeby nie było, przygotowałem się. Są pytania. 6 kartek pytań. Czy was do reszty... Dobra, miało być bez cenzury, bez uwielbienia w bawełnę. Czy was do reszty pojebało? Pierdziele. No dobra, chcieliście, to wam podpowiadam co nieco. Patrzcie, nagrałem pierwszy materiał, karteczkę już wyrzuciłem, pogniotłem karteczkę z pytaniami, a się okazuje, że dupa z tego. I nagrywamy jeszcze raz. Pytanka. Kategoria lokomotywy i szlaki. Pytanie pierwsze. Jaką masz ulubioną maszynę i stację? Czy zdarzyło ci się jeździć po liniach kolejowych Opolszczyzny? Gdzie bywasz najczęściej? Jeśli chodzi o stacje, jakie lubisz lokomotywy najbardziej? Twoja ulubiona lokomotywa? Ulubiona lokomotywa, Suwałk na Litwę, znajomość szlaków. Poważnie? Nie macie ciekawszych pytań? No dobra. Czy był u ciebie Mikol może w kości? Kościanie. Nie mam szlaku do Kościana. Dobra. Słuchajcie, gdzie jeżdżę? Po pierwsze, znajomość wszystkich linii kolejowych w promieniu 200 km. Cicho ja teraz mówię. W promieniu 200 km od Warszawy. Plus do tego linia kolejowa z Warszawy do Gdańska, 9, 6 do Sokółki przez Białystok, 38 z Białegostoku do Ełku, 26 z Dęblina do Radomia i 8 z Radomia do... z Radomia do Skarżyska. To są szlaki, po których jeżdżę. Po których szlakach jeżdżę najczęściej? Tutaj, linia numer 10 z Legionowa do Tłuszcza. Linia numer 9 w kierunku Gdańska, ten warszawski główny odcinek, czyli maksymalnie do Iławy. Chociaż do Gdańska też się zdarza, że jeszcze. Tłuszcz-Ostrołęka, a jeszcze mam znajomość oczywiście linii z Tłuszcza, 13 przez Pilawę do Skierniewic, czyli 12 z Esełka, Skierniewice Łuków, słynna Esełka. Po tych liniach wszystkich najczęściej jeżdżę, czyli 10 z Tłuszcza do Legionowa, Tłuszcz-Ostrołęka, ewentualnie 2 do Mińska i dalej 13 przez Pilawę i 7 do Lublina. Przy czym to, gdzie ja jeżdżę, zależy od mojego dyspozytora i tylko wyłącznie od niego. Czasem decyzja też należy do mnie, jeżeli muszę utrzymać jakiś szlak, ale to bardzo rzadko. Która linia kolejowa, po której linii kolejowej najchętniej jeżdżę? Która mi się najbardziej podoba z tych, po których jeżdżę? Linia kolejowa numer 31, Siedlce-Czeremcha.
Wschodnia magistrala towarowa, wschodnia magistrala kolejowa. No, 90-kilometrowy dwutorowy spalinowy szlak bez sieci trakcyjnej. No, czy ja muszę dużo mówić? No, to jest coś pięknego. To jest coś pięknego. Z tym, że no, jeżdżę tam niezwykle rzadko, nasze pociągi tam bardzo rzadko jeżdżą. Która linia kolejowa, ta, z których jeżdżę, po których jeżdżę częściej, które mi się podobają. No, Tłuszcz-Ostrołęka to jest klasyka, to jest klimat, to jest coś pięknego. Która linia kolejowa w Polsce mi się najbardziej podoba? Linia 34 i 55, Ostrołęka-Małkinia i Sokołów-Podlaski-Siedlce. Niegdyś była to jedna linia, piękny szlak, głównie wojskowy. Została po części rozebrana. Pozostałe już odcinki, które jeszcze istnieją, cudem uniknęły tej rozbiórki. Jakiś tam ruch towarowy jeszcze się po tym kula, ale jest to bardzo, bardzo rzadkie zjawisko. No cóż, 27 lat mieszkałem przy tej linii kolejowej, widziałem różne rzeczy, widziałem piękne parowozy, widziałem Gagariny, widziałem Fiaty z pociągami osobowymi, widziałem upadek tej linii, widziałem rozbiórki, pociągi z podkładami, z całymi odcinkami torów na platformach stamtąd wyjeżdżały. No, przykra sprawa. Tym bardziej, jak się zna historię tej linii. A historia tej linii to jest już prawie 130 lat. Słuchajcie, lokomotywy. Na których lokomotywach najbardziej lubię jeździć? Wbrew pozorom, jeżdżę na trzech typach lokomotyw liniowych. To są Gamy, to są Traxy i to są Dragony. I uwierzcie mi, że najmilej, najprzyjemniej, najfajniej pracuje mi się na Gamach. Zaskoczeni? Zaskoczeni, może i nie. Gamy, słuchajcie. Gamy, mimo wszystko Gamy. Za komfort pracy, jaki oferują za nastawnikiem, za ten fotel, za ten pulpit, za super zajebisty tempomat, Gama wygrywa. Na Gamie mi się najprzyjemniej, najfajniej pracuje, natomiast jeśli chodzi o spalinowozy, jeżdżę na BR285, jeżdżę na 6DG, jeżdżę na SM42, no i BR285 trakt spalinowy wymiata. To samo, komfort, cisza, spokój, jest przyjemność z pracy. Dobra, ścieżka kariery. Jak ci się pracuje w aktualnej firmie? Jak wyglądała twoja ścieżka, by dostać się tu, gdzie jesteś? Połączymy sobie jeszcze te pytanka z kolejnymi, to pytanko z kolejnymi. Ile lat pracujesz na kolei? Jak wyglądały twoje początki jako maszynista? Czy ktoś z twojej rodziny był również związany z koleją? Jak rozeznałeś swoje powołanie do bycia maszynistą? Czy to było zainteresowanie z dzieciństwa, czy czysty przypadek, a może zwykłe przebranżowienie? Czy widzisz... Dobra, to później. Więc tak, jak zostałem maszynistą, skąd się wzięło to zainteresowanie? Słuchajcie, skoro ma być szczerze, bez owijania w bawełnę, zostałem maszynistą przez toaletę, przez kibel, przez potrzebę fizjologiczną. Tak to się zaczęło. Słuchajcie, rok 2007-2006, coś takiego. Ilekroć ruszałem na miasto, na jakieś zakupy, czy pozałatwiać sprawy. Wiadomo, w mieście ciężko załatwić sprawy fizjologiczne. Nie ma toalet, nie ma gdzie, jeżeli są, to są płatne. Ale zawsze w centrum miasta był dworzec. No, na dworcu toalety też są płatne, prawda? Ale nie w pociągach. Zawsze przy peronie stał jakiś pociąg, do którego można było iść, załatwić swoją potrzebę. W miarę kulturalnie. I tak to się zaczęło. Stąd zainteresowanie wzięło się u mnie koleją. Także raz, że przez toalety, dwa, że miałem nawet taki przypadek, że jechałem sobie rowerem po peronie właśnie do toalety. Zwinęli mi panowie sokiści. Później z tego spotkania wynikło to, że 7 km do domku wracałem, prowadząc rower bez powietrza w kołach, nie?
Pozdrawiam panów sokistów i dziękuję za pchnięcie mnie w kierunku tym, w którym podążam dzisiaj. A jak zostałem maszynistą, tak powiedzmy trochę szczegółowiej. Pracowałem jako kierowca ciężarówek. Na ciężarówkach przejeździłem cały kraj w 6 lat. No i z tych ciężarówek zrezygnowałem. Nie pytajcie z jakiego powodu, nie chcę do tego wracać. W każdym razie to był wypadek śmiertelny. Nie z mojej winy, ale był wypadek śmiertelny. No i nie będę o tym opowiadał. Zrobiłem licencję maszynisty prywatnie. Później wziął mnie pod swoje skrzydła PKP Cargo, za co serdecznie dziękuję. PKP Cargo mnie wyszkoliło na maszynistę i od tamtej pory jeżdżę. No niestety w PKP Cargo troszkę się pozmieniało i nasze drogi, mówiąc wprost, się rozstały. Pracuję teraz tu, gdzie pracuję. Czyli ogólnie zainteresowanie koleją wzięło się z toalety w pociągu i od panów sokistów spuszczających powietrze z koła. Później była prywatnie zrobiona licencja maszynisty, później świadectwo maszynisty w PKP Cargo, później 3 lata pracy w PKP Cargo po zdanych egzaminach, no i zmiana przewoźnika na Lotos Kolej. Taka była ścieżka mojej kariery. Także możecie się pochwalić, że znacie maszynistę, którego zainteresowanie koleją wzięło się od toalety w pociągu. Dlaczego pracujesz dla Lotosu i powiedz pokrótce, co jest nie tak w PKP Cargo? Słuchajcie. O Jezu, kochany. Słuchajcie, muszę wstać. Słuchajcie, co jest nie tak w PKP Cargo? Dżentelmeni nie wyciągają takich brudów publicznie. O takich rzeczach rozmawia się w barach, przy stoliku, przy piwie, w gronie znajomych, a nie publicznie. I to nie chodzi o PKP Cargo. Brudy są w każdej spółce, czy to kolejowej, czy nie kolejowej, czy w transporcie drogowym, czy w urzędzie. O takich rzeczach nie rozmawia się przez internet. Także nie będę mówił. Mogę tylko powiedzieć, że każdy przewoźnik ma inny system pracy. System pracy w PKP Cargo mi przestał odpowiadać. Zarobki i system pracy w PKP Cargo przestał mi odpowiadać. Dlatego poszedłem do Lotosu. PKP Cargo to jest praca na pociągach towarowych w promieniu do 100-150 km od Warszawy, maksymalnie 200. Taka fizyka pracy, słuchajcie. Dojeżdżamy, powiedzmy, do Iławy. I w Iławie dziękujemy za pracę. Zmienia nas inny maszynista. Właśnie kolega podjechał. Proszę bardzo. Dobra, to może skończymy. O brudach w PKP Cargo nie będę się wypowiadał. Tak samo jak o brudach w Lotosie, czy o brudach w PLC, czy o brudach w urzędach, czy w transporcie, czy no we wszystkim. Wszędzie są jakieś brudy, tak? O tym się publicznie nie mówi. O tym sobie można porozmawiać, ale w gronie najbliższych, w gronie znajomych, w barze, przy piwie. Dlaczego zwolniłem się z PKP Cargo? Mogę tylko powiedzieć tyle, że przestał mi odpowiadać ich system pracy. Wolałem pracować w Lotosie, tu jest troszkę inny system pracy. Jeździ się po innych rejonach, jeździ się innym sprzętem. I pieniążki są trochę lepsze. Tyle mogę powiedzieć. Co my tu jeszcze mamy? Piotr 1556, pytanie krótkie. Czy widzisz się jako maszynista pociągu dalekobieżnego? Słuchajcie, ruch dalekobieżny, tak. Przy czym ruch dalekobieżny to jest ruch także i towarowy, i osobowy.
Czy widzę się jako maszynista w ruchu osobowym? Nie. Nie. Gdybym chciał pójść w ruch osobowy, poszedłbym w ruch osobowy. Nie planuję i nie chcę iść w ruch osobowy. A dlaczego? Ruch osobowy to jest jazda na zegarek. Jazda ściśle według rozkładu jazdy. Jazda przede wszystkim rwana. Jedziesz, hamujesz, zatrzymujesz się. Znów jedziesz, znów się zatrzymujesz. I tak w koło Macieju. 30 peronów na jednym kółeczku, 30 na drugim kółeczku. Tak w pewnym momencie przestajesz już liczyć. To nie jest dla mnie. Każą mi jechać, jadę, każą mi stać, stoję. To jest mój system pracy. Bez spiny, bez paniki, bez stresu. Ile wagonów można maksymalnie ciągnąć w Polsce? Słuchajcie, do widzenia. Słuchajcie, to nie jest kwestia ilości wagonów, to jest kwestia długości pociągu. Jeżeli masz krótkie wagony, to możesz nawet i 120 wagonów ciągnąć. Kwestia długości pociągu. 749-750 metrów w zaokrągleniu to jest największa dozwolona długość pociągu w Polsce. Dłuższe pociągi nie jeżdżą, bo zwyczajnie nie ma takich torów. Nie ma gdzie tych pociągów przyjąć. Najcięższy brutto, jaki ciągnąłeś w swojej karierze maszynisty. 4360 ton. Dokładnie 4368 ton. 4200 brutto pociągu, plus do tego lokomotywa ET41 w stanie nieczynnym, Boże Święty, w stanie nieczynnym. Składaczek waży 168 ton. 168 albo 160, już nie pamiętam. W każdym razie łącznie wyszło 4360. Przy czym należy zaznaczyć, słuchajcie, że to jak się pociąg prowadzi, nie zależy tylko od jego masy. To zależy od lokomotywy, od maszynisty i od wagonów. Czyli od wozu, woźnicy i kobyły. Jaki elektrowóz, na którym służyłeś, jest najlepszy? No to już mówiłem. Jaki model i typ, czy spalinowa, czy elektryczna jest najlepsza? Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek prowadzić skład osobowy? W normalnym trybie nie. W trybie awaryjnym tak. Ściągałem pendolino ze szlaku Ciechanów Gąsocin. Pan maszynista stwierdził, że nie da rady jechać dalej, ma usterkę lokomotywy, nie pojedzie dalej. Trzeba było mu pomóc, trzeba było go ze szlaku ściągnąć do najbliższej stacji w perony, gdzie można by było przesadzić pasażerów do innego pociągu. A że stałem w Gąsocinie, pan dyżurny z Ciechanowa sobie o mnie przypomniał. No i niestety musiałem się odpinać i po to pendolino jechać. Także jeżeli ktoś przypadkiem widział gamę ciągnącą pendolino, no to byłem ja. Gdzie znajduje się najbardziej stromy i najtrudniejszy podjazd w Polsce? Słuchajcie, najtrudniejszy podjazd. Bardzo często najtrudniejszy podjazd to nie znaczy najbardziej stromy podjazd. Jest dużo rzeczy, dużo czynników, które wpływają na to, czy ten podjazd jest trudny, czy nie. Przede wszystkim tak, nachylenie, ale przede wszystkim do tego jeszcze jest stan torowiska, prąd w sieci, powiedzmy, warunki atmosferyczne i tak dalej. Podejrzewam, że najtrudniej jeździ się po górach, bo no, tam są duże nachylenia, niskie prędkości. Natomiast jeśli chodzi o linie kolejowe, po których ja jeżdżę, nie wiem, jest sporo przerąbanych miejsc. Jest ciężki wyjazd z Warszawy, Pragi w kierunku Warszawy Gdańskiej. Stromo po górach, stromo po łukach pod górę. A dodatkowo goni czas i jest tam masa, jeździ tam masa pociągów osobowych. Linia numer 38, odcinek Knyszyn-Mońki. 12, miejscami 12 promili w górę, 14 km podjazdu. Słabe napięcie w sieci. Widzieliście na jednym z filmików, jak to wygląda. Ale chyba najbardziej taki
mówiąc brzydko, przesrany podjazd, to jest bocznica w Modlinie, którą obsługujemy. Bocznica na wylocie z Modlina ma nachylenie 29 promili. Prędkość maksymalnie 10 na godzinę. I taka lokomotywa 6DG, która jest, która w sumie tylko ona może tam wjechać, ewentualnie jeszcze BR285. Ogólnie jest temat taki, że nie mogą tam wjeżdżać lokomotywy 6-osiowe, czyli musimy to robić zmodernizowanymi stonkami, czyli 6DG. 6DG jest tam w stanie wciągnąć jednorazowo maksymalnie po ten podjazd 5 wagonów, 5 ładownych wagonów. Przy dobrej pogodzie, jeżeli lokomotywa jest w miarę ochocza do pracy, czasami udaje się 6 wagonów wciągnąć, ale no, nie mamy już rezerwy mocy, tak? To jest wjazd na 100% mocy lokomotywy. I chyba to jest najtrudniejszy podjazd, najcięższy podjazd, po którym w tym momencie jeżdżę. 29 promili. Co lubisz najbardziej w swojej pracy? Zapinać pasek. Słuchajcie, w swojej pracy co lubię najbardziej? Przede wszystkim to, że zmienia mi się świat za oknem. Przede wszystkim. I chyba tylko to. Co chwilę gdzie indziej. Nie ma dwóch takich samych służb. I to jest właśnie fajne. Chyba to lubię najbardziej. Poza tym no jest jakaś taka, jest jakaś taka frajda z tego, że no ciągniemy 1500 wagonów, prawda, jesteśmy panem, panujemy nad pociągiem, który waży 3000 ton, no. Jest taka, to jest takie jakieś, takie, taka magia, to jest magiczne po prostu. Ile zarabia się w PKP Cargo? Sorry, dżentelmeni o tym nie rozmawiają, nie publicznie. Zapraszam do baru, napijemy się browarku i wtedy sobie pogadamy o takich rzeczach. O, pan skręca. Jaki masz typ pracy, jeśli chodzi o wolne? Słuchajcie, pracuję w trybie pracy 12-godzinnym. Znaczy inaczej, służby trwają 12 godzin, pracuję 12 godzin dziennie. Służby są poustawiane w ten sposób, że przynajmniej tak wygląda mój grafik, że dwie dniówki, dwa dni wolnego, dwie nocki, dwa dni wolnego, dwie dniówki, dwa dni wolnego, dwie nocki, dwa dni wolnego. Na takiej zasadzie. Tak to wygląda. Ulubiona maszyna to już było, dobra. Co daje szkoła średnia? Co daje szkoła kolejowa, a średnia w zawodzie maszynisty? Nie wiem, no naprawdę nie powiem wam. W przypadku maszynisty wykształcenie kolejowe w żaden sposób nie jest mi do niczego potrzebne. Ja osobiście jestem po szkole średniej, mam wykształcenie średnie, studia nie wypaliły, poszedłem na ciężarówki, z ciężarówek przerzuciłem się na tiry na Matko Święta, na lokomotywy i tak to wyglądało. Nie wiem, czy kolejówka nie jest brana pod uwagę w momencie, gdy na przykład staramy się o stanowisko maszynisty instruktora albo jakiegoś kontrolera czy coś takiego, ale to są już prywatne, firmowe regulacje każdego przewoźnika, prawda? Także tak to wygląda. Co my tu jeszcze mamy? Czy potrzebna jest mi matura, aby zostać maszynistą? Nie, wystarczy ci wykształcenie zawodowe. Dalej, dzień dobry. Czy jest limit wiekowy, aby zostać maszynistą? Nie mam na myśli pełnoletności, pełnoletności, letności i tak dalej. Słuchajcie, może niepełnoletność, ale wiek, 21 lat chyba z tego co kojarzę w tej chwili jest to wiek, który pozwala na pracę jako maszynista. Tak samo pamiętam było na ciężarówkach, prawo jazdy można było zrobić od 18 roku życia, natomiast podjąć pracę dopiero w wieku 21 lat, nie wiem czy to się zmieniło, prawdopodobnie tak. Jeśli chodzi o maszynistę, chyba tak, chyba 21 lat, ale naprawdę nie powiem wam, bo no, o takich rzeczy to ja niestety nie wiem.
nie chcę wam skłamać, musicie pytać gdzieś dalej ewentualnie. Wujek Google może wam powie coś ciekawego na ten temat. Jako że dość głośno było o wymaganiach na dopuszczenie do pracy jako maszynista z wadami wzroku przy użyciu odpowiedniej korekcji, czy możesz przybliżyć wymagania słuchowe? Czy maszynista musi mieć wybitnie dobry słuch, żeby spełniać warunki, wymagania lekarskie? Słuchajcie, na badaniach okresowych czy badaniach wstępnych przechodzimy badanie słuchu. Badanie słuchu na audiogramie. Pani mierzy nam, pani czy pan laryngolog mierzą nam powiedzmy czas reakcji na dźwięki. Te dźwięki są coraz głośniejsze, od najcichszych przez coraz głośniejsze. Każdy dźwięk jest coraz głośniejszy i mamy wcisnąć przycisk w momencie, gdy już go usłyszymy. Tak wygląda badanie. Dodatkowo badanie słuchu. Pan lekarz, pan laryngolog staje 2 metry od nas. Mówi coś szeptem, my mamy po nim powtarzać, żeby potwierdzić, że to słyszymy. Nie wiem, nie sprawdzałem, nie interesowałem się tym, jak te przepisy się teraz zmieniły. Jak one wyglądają pod kątem właśnie badań lekarskich. Wiem, że zostały złagodzone, jeśli chodzi o wzrok. Natomiast wymagania na stanowisko maszynisty, jeśli chodzi ogólnie o badania lekarskie, według mnie dobrze, że zostały złagodzone, bo szczerze mówiąc były zbyt restrykcyjne. Kolejna sprawa, że gdyby to wszystko miało być przestrzegane dokładnie tak, jak w ustawie zapisane, to 3/4, czy 3/4 nie, ale połowa maszynistów nie jeździłaby w ogóle, tak? Przecież jeszcze do niedawna był zapis, że maszynista musi wszystko dobrze widzieć bez okularów, nie może pracować w okularach, nie? No to teraz 90% starszych maszynistów korzysta z okularów do czytania chociażby gazety, to sorry. Także no, według mnie dobrze, że złagodzili te przepisy, aczkolwiek nie wiem, czy te przepisy, złagodzenie ich było podyktowane chęcią udostępnienia kolei większej liczbie chętnych, czy po prostu ktoś próbował znaleźć jakieś lekarstwo na to, że jest mało kandydatów. No, mało kandydatów, bo to jest bardzo niepopularny zawód i bardzo męczący, jeśli chodzi o szkolenie, tak? Szkolimy się bardzo długo na maszynistę, to jest 2-3 lata. No i nie każdy ma tyle cierpliwości, nie każdy sobie może na to pozwolić, tak? Tyle mogę powiedzieć. Pierdzielę od rzeczy. Co sądzisz o obniżeniu wymagań zdrowotnych na maszynistę? No to właśnie się wypowiedziałem. Czy twoja firma szkoli na świadectwo maszynisty w województwie mazowieckim? Nie, w województwie mazowieckim nie mamy swojego oddziału. Natomiast nie wiem, jak wygląda szkolenie na maszynistę od zera w mojej firmie. No ja nie byłem szkolony od zera i nie interesowałem się tym w sumie, prawda? No. Nie powiem wam tego. Podejrzewam, że trzeba by było mimo wszystko do Gdańska jeździć. Najbliższe miejsca, gdzie szkolą maszynistów w mojej firmie, to jest Gdańsk i Zduńska Wola. Ewentualnie jakby ktoś chciał do Jasła. Czy oglądasz filmy z serii Czarne Dni Kolei? Jeśli tak, to jakie wyciągasz wnioski? Tak, Kuracyja jest moim jednym z moich ulubionych, powiedzmy, youtuberów. Naprawdę super filmy robi, oglądam każdy film. Jakie wnioski? Wnioski takie, że wypadki są powodowane przez ludzi. Jakoś to będzie, prawda? No i tak jest zawsze. Zobaczcie szczekociny. 4 osoby popełniły błąd. No cóż więcej mówić, no. Gdzie ja miałem w lewo skręcić? Tu nie.
Co my tu w ogóle mamy? Co to jest za wieś? Białobrzegi? Możliwe. Czy jeździłeś kiedyś jako maszynista za granicą? Nie, nie jeździłem i nie wybieram się za granicę, przykro mi. Pracuję w okolicach Warszawy i to się na razie nie zmieni. Co sądzisz o polskiej kolei? Jakie są Twoim zdaniem perspektywy rozwoju w kolejnictwie? Przegapiliśmy zjazd. Fajnie. Gdzie by tu teraz pojechać? Jakie są perspektywy? Słuchajcie, perspektywy polskiej kolei. Nie ma perspektyw. Polska kolej według mnie stoi w miejscu. Tabor się modernizuje, ale nic poza tym, tak? RTMS, no tak, robią ETCS-a. Kiedy zostanie zrobiony? Nie wiem. Może jutro, może za tydzień, może za miesiąc, może za rok. Nie, to nie tutaj. GSMR także stoi w miejscu. Nie wiadomo, kiedy zostanie wprowadzony. Jakie są perspektywy? Nie wiem. Nie mam pojęcia, słuchajcie. Dobra. Jaka jest Twoim zdaniem najpiękniejsza linia kolejowa w Polsce? Mówiłem, jak dla mnie to jest linia 34 i linia 55, linia, przy której mieszkałem 27 lat, która została częściowo zaorana przez reformy pana Celińskiego. Człowiek. Tarararam. Czy kiedykolwiek potrąciłeś jakiś samochód albo istotę żywą? Słuchajcie, ciężko jest mówić o takich tematach. Miałem parę wypadków, nie były to wypadki śmiertelne na szczęście. Osoby postronnej też jeszcze nie potrąciłem. Zdarzyło się parę dzików, zdarzył się łoś. Panowie policjanci sobie suszą, możemy ich pozdrowić. O matko bosko, kochano. Co my tu jeszcze mamy? O wypadkach, jeżeli chcecie, wam opowiem, ale w innym odcinku. To jest za długi temat, za długo by się o tym wypowiadać. Czy zamierzasz kiedyś zmienić branżę? Nie. Nie zamierzam, słuchajcie, zmienić branży. Branża kolejowa to jest branża, w której się pozostaje już do końca. To jest praca do końca życia. Jak nie w jednej spółce, to w drugiej, jak nie jako maszynista, to jako dyżurny ruchu. Ale nie, słuchajcie, nie zamierzam, nie mam w planie zmieniać branży. Kolej jest jak rodzina, z rodziny się nie wychodzi. Co my tu jeszcze mamy? Przejście dla pieszych. Czy jesteś już przyzwyczajony do czujki, czy działa na nerwy, czy nie? Chodzi o czuwak czy SHP? Jedno i drugie. Czy zdarzyło Ci się przegapić SHP i pociąg stanął? Mało razy? Zdarza się, słuchajcie, nieraz się takie rzeczy zdarzają. No nikt nie jest... No czasami jest zbyt dużo do zrobienia, czasami jest zbyt dużo do roboty, no i człowiek no zapomina, potrafi się zapomnieć, tak? No nie oszukujmy się, co tu dużo oszukiwać. Nieraz pociąg stanął, bo zapomniałem skasować SHP. Nie tyle zapomniałem, co nie zdążyłem skasować, bo były ważniejsze rzeczy w tym momencie do zrobienia.
No, zdarza się, słuchajcie, czy ja tutaj gdzieś, czy ja tędy gdzieś dojadę? Czy macie zapewniony powrót do domu z różnych miejsc, w których odstawialiście skład, czy powrót na własną rękę? Nie, słuchajcie, mamy powrót zapewniony, jest to, za każdym razem jest to, przynajmniej u mojego przewoźnika, tu gdzie pracuję, jest to taksówka zamawiana przez dyspozytora, taksówka przywozi mnie, zabiera mnie od domu lokomotywy, od drzwi domu do lokomotywy i od drzwi lokomotywy do drzwi domu, tak? Od drzwi do drzwi. Tak to wygląda. Gdzie ja, kuźwa, jadę? Matko Bosko, kochano. O Jezu. Się zachciało jechać do Nieporętu. Błotko, błotko, błotko. Na szczęście cytryna C5, zawieszenie hydropneumatyczne przez każdą dziurę przejdzie. Co jest z tymi dojazdami do pracy i powrotami? Jak to jest rozliczane? Ile pan spędza w podróżach? A tutaj jesteśmy. Nad kanał Żerański dojechaliśmy. Słuchajcie, w podróżach ile spędzam? Dzień dobry, kanał Żerański. Zobaczcie. Gdzie my jesteśmy? Nietypowo i przyziemnie, fizjologa. Jedynkę ogarniesz, postój butelka. ZOS dwójko, zakładam, że kwestia wyregulowania organizmu, ale czas na, czasem odwrotu nie ma. Słuchajcie, maszynistą zostaje się z pasji, zostaje się z zainteresowania. Nie wiej wietrze. Jest masa trudności do przezwyciężenia, chociażby obsługa ewentualnych połączeń pasażerskich. Czym to obsługiwać, jak to obsługiwać, na jakiej zasadzie. Jak reagujesz na mikoli, tak zwanych miłośników kolei, którzy machają, a proszą o RP1? Pozytywnie, słuchajcie, pozytywnie, bo...